Wydoje, oddziały na pierwszej śrubce okazji Święta Wojska Polskiego. Chwałem żołnierzy! Pamięci kapitana Daniela Groźnickiego. Dziękuję. Gada! Spódź! Dzień 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, 88. rocznica Bitwy Warszawskiej dla całej naszej rodziny wojskowej jest dniem szczególnym, skłaniającym do refleksji, zadumy, ale i radości. Obchody święta stanowią szczególną okazję do przywołania pamięci o pierwszych latach tworzenia struktur wojskowych II Rzeczypospolitej i kształtowania oblicza polskiej armii, jak również refleksji nad bogatym dziedzictwem historii polskiego oręża. W tym historycznym dniu nie zapominamy o żołnierzach pełniących zaszczytną służbę w ramach polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie, którzy pomagają narodowi afgańskiemu w budowaniu wolnego, demokratycznego państwa. Łączymy się z nimi, z ich rodzinami, myślami, sercem, z niecierpliwością czekając na szczęśliwy powrót. Życzę wszystkim wytrwałości w pełnieniu codziennej żołnierskiej służby, a także dalszego zacieśniania braterstwa i prawdziwych wojskowych przyjaźni sprawdzonych w trudnych chwilach. W tym uroczystym dniu życzę kadrze zawodowej, żołnierzom służby wojskowej, pracownikom wojska, byłym żołnierzom oraz wszystkim żołnierzom kombatantom, jak również rodzinom dużo zdrowia, satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz wielu nowych sukcesów w realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń. Brygada, baczność! Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, pułkownik pilot Andrzej Pawłowski. Brygada, bądź! Proszę żołnierzy wyróżnionych odznaczeniami o wystąpienie, a dowódcę o wręczenie tychże odznaczeń. Brygada, baczność! Żołnierzy, pracownicy wojska, odznaczenie medalami. Siły Zbrojne Służby Ojczyzny, na zasługi dla obronności kraju, do dowódcy! Wystąp! Brygada, spódź! Panie pułkowniku, drodzy żołnierze, drodzy goście, będę mówił w imieniu władz samorządowych miasta, miasta i powiatu. Jadąc tutaj ulicą Piłsudskiego, marszałkiem Piłsudskiego, taka refleksja mi się nasunęła, że przez dziesięciolecia jeździłem tą ulicą, ale to była ulica Wojska Polskiego. Wojska Polskiego, które istniało przed wiekami, było w okresie PRL-u, ale wy jesteście kontynuacją tego wojska, tych chlubnych tradycji wojsk, które w sumie powstały za Mieszka I. Chciałem powiedzieć tak, że jesteśmy z was dumni, jako władze samorządowe, jesteśmy dumni z tego, że jesteście tutaj na naszym terenie, że lokalizacja dowództwa jest przy ulicy Morza.
medal Piłsudskiego, też zasłużonego żołnierza dla II Rzeczpospolitej, w ogóle dla polskiej państwowości. Cóż, życzę Wam w dniu Waszego święta jak najwięcej sukcesów, tego, żebyście tak trzymali, jak trzymacie, bo jesteście postrzegani jako wzorowi żołnierze, jako dobrzy żołnierze. Wyjeżdżacie na bardzo dalekie odcinki frontowe. Przykro, że jeden z Was zginął, ale życzę wszystkim wyjeżdżającym, żeby wracali cało, żeby tam dobrze działali i życzę tego też, zgodnie z zapowiedzią premiera, żeby Was nie ilościowo wysyłać, ale jakościowo, to znaczy jeśli chodzi o dozbrojenie. Życzę, żeby to uzbrojenie, z którym wyjeżdżacie na dalekie placówki, gdzie musicie walczyć z wrogiem, żeby było jak najlepsze, żeby Was chroniło i żebyście mogli spełnić obowiązek wobec Europy i świata. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym przekazać życzenia na ręce dowódcy 25. Brygady Pancernej Powietrznej pana Andrzeja. Wszystkie życzenia dla żołnierzy i pracowników. Jej obywateli zapewniającą im spokojny. Ten uroczysty dzień jest okazją do złożenia Panu i wszystkim żołnierzom oraz Waszym rodzinom życzeń radości i szczęścia w życiu prywatnym, a także realizacji wyznaczonych celów, również bezpiecznego pełnienia służby w ramach misji pokojowych oraz satysfakcji i zadowolenia spełnionej służby. Dziękuję i gratuluję wszystkim awansowany. Dziękuję bardzo. 14 sierpnia 2009 jednostka wojskowa przywódcy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim w przeddzień, w Wigilię Święta Wojska Polskiego spotkanie na terenie jednostki. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście albo zauważycie, że pododdziałów jest bardzo mało. Dlaczego mało? Dlatego, że większość wojska jest na misjach zagranicznych w Czadzie, w Afganistanie, w Iraku. W związku z tym tego wojska jest po prostu bardzo, bardzo niedużo. Te wszystkie najlepsze osoby z dowódcami wyjechali właśnie pełnić misje stabilizujące na terenie całego świata. I ja wojsku życzę, żeby dobrze wyszkoleni, dobrze uzbrojeni, wyjeżdżali uśmiechnięci i wracali cało do swoich jednostek macierzyńskich, do swoich rodzin. I w dniu święta życzę im wszystkiego najlepszego. Rodacy, kombatanci, młodzieży, żołnierze. Dajemy w święto Wojska Polskiego do uroczystego apelu pamięci w Tomaszowie Mazowieckim, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, broniącym granic i walczącym o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu. Wołam Was, idący szlakiem ku niepodległości. Filady.
Thank you.